jedyną bramkę. W 6 minucie strzelił piłkarz gości grający z numerem 1. Jesteśmy zawiedzeni tym wynikiem, zawiedzeni jesteśmy tym, że nie udało nam się tutaj uzyskać korzystnego rezultatu, natomiast oczywiście liga dalej trwa i tak jak zawsze będę mówił, jest następne spotkanie, do tego trzeba się dobrze przygotować. Życzę przede wszystkim też, korzystając z okazji, wszystkim zdrowych, wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. RMTV New Media.